Sędziów, nie, ten jest to sędzia główny, który z was niech poniesie swoją pałę główną, jest to sam ojciec. Jego jednym z największych dokonań jest spłodzenie trzech rycerzy, którzy tu potykają się bardzo często. Filarem są reprezentacji Warmii i Mazur. Jeden z nich to dzisiaj sędzia liniowy, do tego jego dwóch jeszcze przyjaciół, których za chwilę, ale nie czekajmy, oto powiem, pierwsza walka. Smoczek z Nidzicy, chociaż tak naprawdę zamieszkuje Działdowo, ale zawsze Nidzicę broni od lat wielu. Ostatnio powołał również Smoczu Akademię Pęcznurków, której to na własne podobieństwo małe smoczki produkuje. Ale moi drodzy, nie rzucajcie w te smoki kamieniami, proszę was bardzo. To są jednak smoki, a nie dinozaury. Profesor, bo drodzy, musicie wiedzieć, Smoczek nieraz stawał na podium wielu takich turniejów. Nie zawsze może wygrywać, ale bardzo często. Niemniej jednak wielokrotnie punktacji zamieszał, wielokrotnie tej czołówki. Przemieślnik dochodzi i im walka, jest bliżej do końca, tym on się rozkręca, tak jak tutaj właśnie widzicie. Bardzo szczęść, bardzo stoi na tej śliskiej, uderz dalej. Przyjacielskiej uścisk, być może na po drugiej rundzie będzie czas na wymianę podkoszulek. Na razie jednak tylko przyjacielskie uśmiechy. Jeśli sędziowie są pewni, że któryś z nich wygrał, to walka już za chwilę zakończy. Walka zakończyła się rezultatem 3-12 dla Smoczka! Wielkie brawa! Ucznie na otwarcie dzisiejszego turnieju jako wróżbę, abyśmy się dobrze bawili, a my czekamy już na Jakoba i czekamy na Maciusia. Jeden z tych wyższych dzisiejszych rycerzy, Maciuś, to młody filar, młoda kolumna, można powiedzieć, reprezentacji Warmii i Mazur, walka rycerskich. Ostatnio również filar, no powołany, legendy północy, która to stawia wprawdzie pierwsze kroki na sportowych arenach walka rycerskich, bo musicie wiedzieć, że to nie tylko takie turnieje jak dzisiaj, gdzie rycerze spotykają się na otwartym dziedzińcu, ale zimą odbywa się cykl 5, czasem nawet 6 spotkań ligowych, grupowych, gdzie drużyny 5-osobowe spotykają się o mistrzostwo kraju naszego, aby reprezentację z nich wyłonić, która to medale, moi drodzy, przywozi z międzynarodowych. Ale od czegoś trzeba zacząć, na takich właśnie turniejach jak dzisiaj pierwsze kroki stawiało wielu dzisiejszych mistrzów Polski, mistrzów świata. Wielu z nich pierwsze szlify właśnie tu w Nidzicy podczas przede wszystkim letnich turniejów obóznych angielskiego mistrza Henryka von Kniprode. Stawiało te kroki, a od 9 lat także podczas zimowej rejsy coraz więcej rycerzy potyka się, przyjeżdża i tutaj, czasem w śniegu, czasem w takiej pluszy, jaka jest dzisiaj. Mimo niesprzyjającej być może pogody, ale tym bardziej oczekują na gorące oklaski! Thank you.
się przemykają i za chwilę być może pogostki zapalną się w tej rozmywanej klusze zimowej, ale takie są uroki jedynego północno-wschodniej, a jeśli być może nawet w całej Polsce turnieju rycerskiego zimowego. Warto Kidzice się pojawić o tej porze, warto oglądać, warto nagrywać, puszczać to potem na YouTube, a kto wie, za rok, za dwa, być może tylko w paśmie kodowanej, płatnej, komercyjnej telewizji będziemy takie walki mogli oglądać, bo nasz sport coraz lepiej się rozwija, coraz prężniej działa. Reprezentacja rycerska Polski, narodowa, zdobywa kolejne medale, zdobywa mistrzostwo, przypomnę, złote mistrzostwa świata, 30 reprezentacji Polska we wszystkich walkach grupowych, złoto zdobyła i tu więcej trójek, a męska drużyna 5, 10, 16 i 21 osobowa wszędzie triumfy święciła. Wiem to stąd, bo miałem przyjemność być głównym prowadzącym tej czterodniowej wielkiej rycerskiej imprezy, ale wróćmy na Nidzicki Dziedziniec. Rzucili się po raz kolejny. Chciałoby się dowiedzieć, jak te dwa sierpniowe czerwienie rozkoczyły do siebie na początku lutego i okładają się niemiłosiernie swoimi żądłami. Rozstrzygnąć, ba, sędziowie nie będą w stanie rozstrzygnąć
sięgnąć rezultatu. 15 sekund walki, jest 3/4 czasu już minęło, ale może się zdarzyć, że i sędziowie, i rycerze nie będą w stanie dojść do porozumienia, wtedy zapewniamy im 30-minutową dogrywkę, a potem być może ciosy karne, ale na głowę oczywiście bez hełmu, ale do tego dojdziemy. Koniec tego pojedynku, ostatnie dwa ciosy nie będą już zaliczone, ale było to po jednym uderzeniu, więc i tak zniwelowały się. My oczekujemy na Pykrze i na Nowika, jeśli ta walka oczywiście zakończyła się rezultatem rozstrzygającym. Tak się właśnie zdarzyło. Oto Kamil Świątek z Działdowa, się w barwach legendy północy, dworu porozumienia Aliasu Rycerskiego, warmińsko-pomorskiego. O tym wkrótce jeszcze więcej, a my przed wami. Moi drodzy, galę międzynarodową Polska-Anglia, która w ubiegłym roku, w lipcu, miała tutaj miejsce, to Mikołaj, który dzisiaj w barwach oczywiście swojego ukochanego konwentu świętego Piotra z Olsztynka. Złośliwcy mówią, że jest to reklama zamków Gerda oraz flaga Chorwacji, ale to są tylko złośliwcy. Wielokrotny zwycięzca, medalista, nawet mistrzostw świata w walkach grupowych, ale ma nie byle kogo za swojego przeciwnika. 15 sekund wam zostało. Cele i filar Fabryki Świń oraz pomorskiego odłamu nowo utworzonej legendy północy. A jednocześnie, moi drodzy, jeśli komuś nie jest w stanie kogoś pokonać mieczem, to pokona go swoim ostrym językiem, co wielokrotnie publikuje na łamach różnych, często politycznych dzienników. Koniec walki. Tak więc ciężko by było się narazić, kiedy skończy się walka, jest w stanie jeszcze jakieś ostre słowa wsadzić. I moi drodzy, doszło do tego, co Błażej Jajosz lubi niezmiernie, a mianowicie do pierwszej dogrywki. Wszyscy już pewnie się spodziewają, że jak Błażej mówi, że coś lubi, to jest to dogrywka, to jest to dodatkowe 30 minut dzisiejszego pojedynku między tymi oto zawodnikami. Ale nie ma się co dziwić, znają się nie od dziś, w jednej wspólnej drużynie. Próbują zdobyć mistrzostwo drużynowe Polski. Wielokrotnie wspólne treningi, nie ma się co dziwić, że ciężko wyłonić jednego zwycięzcę. Oczywiście to nie było celowe trafienie, ale bolesne. Dodajmy otuchy Celejowi, wielkie brawa dla niego. Podniósł się mimo tego przeszywającego bólu, który jednak, muszę wam powiedzieć, uwielbia. A teraz zwarli się jak te jelenie na jesiennym rygnowisku. Szczepili się swoimi porażami, okładają się teraz. Ostatnie sekundy, a ja dla bezpieczeństwa wszystkich przypomnę tylko. Koniec walki, koniec tej części walki, bo kto wie, może będzie druga rozgrywka. Tego jeszcze nie wiemy. Ja tylko przypomnę uczestnikom, aby o dobry krok od rozciągniętej liny starali się znaleźć na siebie miejsce. Najbezpieczniej oczywiście tam na górze, na krużgankach. Nie ma śniegu. To, co Błażej Jajosz mówił, to, co sugerował, ma miejsce. Oto druga dogrywka dzisiejszej walki. Rycerze oczywiście mogą wybrać, czy walczą przez kolejne 30 sekund, czy walczą przez kolejne 30 minut, czy też zdejmują hełmy i po 5 ciosów karnych w głowę bez hełmu będą sobie przekazywać, wymieniając się co jeden, czy też oczywiście do pierwszego celnego trafienia. Mamy takie 4 opcje do wyboru.
zróbcie hałas! Naprawdę, ta walka pretenduje do walki turnieju. Okładają się niemiłosiernie, cios za cios. Tutaj naprawdę jedno celne trafienie, może wiele zdjęć. Obydwaj randują się niemiłosiernie w swoje hełmy. Koniec walki, koniec, koniec, 30 sekund. Minęło. Moi drodzy. Wielkie brawa dla ojca i ja nie wiem, czy nie wezwać pomocy. Sędzia uzyskał cios. Powyżej pasa wprawdzie, ale... Był to zamach na głównego sędziego. Może nie zamierzony, ale jednak był zamach. Tak to właśnie widać, moi drodzy, w systemie pucharowym odpadać będą pojedynczy rycerze, natomiast w systemie walk grupowych odpadać będą być może sędziowie. Moi drodzy, walka znów nie znalazła rozstrzygnięcia. Jesteśmy więc świadkami iście tasiemca rycerskiego średniowiecznego. Głosem na rocznikach obejrzą sobie najnowsze wiadomości z BBC czy też innego źródła prawdziwych albo nieprawdziwych, albo poufnych newsów. No i tak jak mówiłem, wyczekują na siebie, jak te szczupaki w trzcinach. Bo teraz jedno celne trafienie zadecydują wszystkim. Jedna walka, dwie dogrywki. No i teraz ta trzecia. Po złotej świeczce. Wielkie brawa dla naszego
to wyciągnął, tak więc nie chciałbym być w jego skórze. To ten rycerz z trzema czerwonymi kapturkami na tarczy. Złośliwe firmy produkujące ogumienie dla mężczyzn wielokrotnie chciały, aby reklamował tą fabrykę, ale on na razie na tarczy herb kontury nidzickiej dzierży i jeszcze przez 15 sekund będzie próbował zwyciężyć. Yeah.
Thank you.